Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jade Empire z rozdziału 7. Kończymy już praktycznie grę. Została nam tylko walka z samym mistrzem Lee. Ostatnio żeśmy pozwolili wodnej smoczycy odejść. Rozejrzyjmy się jeszcze po tym miejscu kawałek, bo może coś tu jeszcze zostało. Możemy się przyjrzeć ciału wodnej smoczycy. Jest niesamowite, co się z nim tu wydarzyło. Nie, tu nic się nie da zrobić. Nie wiem, po co jest tu w ogóle ta rampa, skoro nic się tu nie da zrobić. To znaczy, no, mogła być ta dekoracja, ale to mogli ją zablokować, żebyśmy tu nie mogli wejść, bo to trochę bez sensu. O, wiedziałam, że coś tu jeszcze jest. Jakiś klejnot mocy. Dziwne, że nam rozdają tak te klejnoty jeszcze. Aha, tu już nic więcej nie ma. Tam są moi towarzysze. A tu? Tu też nic. O nie, nie chciałam. I will live to be as old as the Empire itself, and I will never be able to remove that sight from my mind. I will treasure this moment for as long as I live. To have a hand in such a creature's destiny, it is an honor. This was nearly overwhelming. My eyes were not meant to see such things. No, coś w tym jest. Większa potworna dopiero nadejdzie. Yes, your master. He made this possible. I don't know how much help I will be against him. We have to try. I can't leave here knowing I didn't try. We will try. There is nothing else we can do. Okay. O nie. There are others here who may wish to express a preference in this matter. Nikt nie będzie bezpieczny, jeśli to się nie skończy. Zatrzymajcie i Ani, bo ja stawimy czoła Lee. Okej. Okay. If safety were my only concern, I would not be anywhere near here. Chciałam jeszcze coś zrobić. O, dobra, mam jeszcze szansę. O, jak miło. Znaczy, nie rozwinęło, tylko... Proszę. Przywróciło nam życie. O. Czekajcie, bo ja tu miałam jeszcze... Nie, bo to mam ładniejsze niż to, więc to można by było... To nie... A mogę jeszcze do sklepu? Mogę! Ale widzicie, nie mamy szansy zmiany towarzysza, więc tak jak wcześniej wybraliśmy, tak już zostanie. Zastanawiam się, czy jak sprzedam... O, ten błyszczący klejnot mocy. Ten. Z 2000. Nie, to nie da rady. Zabraknie nam na te. Kurde, szkoda, no. No nic. Zapisujemy grę w takim razie i idziemy walczyć. Boję się trochę. Chyba, że tu... O, tu coś jest jeszcze. Może jeszcze coś wyciągniemy. Mantrę niebios dostałam. Cóż to za technika? Chi plus 10. Okej. Teraz chi to mamy bardzo duże. Ale tam coś jeszcze jest. O! Kolejny klejnot. You know, I think I actually like this job better than my last. To jest 2, 4,5. No to chyba akurat. Nie, zabrakło 1000. O mój Boże. Ok.
Jakie to jest frustrujące. Czy tu są jeszcze jakieś? Nie. Tam po drugiej stronie chyba też nie ma. A tam już jest mistrz. Nie będę się pozbywać klejnotów z tego, no. Ale lipa. No trudno. O, oczywiście gra postanowiła też zapisać. Cześć mistrzu, jak się miewasz? Ah, there you are. I knew you would come, and I have grown very good at waiting. You are very different from the student I once taught. Death changed you, I imagine. I apologize for that indignity, but it was necessary. It was also meant to be the end of you, but you surprised me again. I should have studied your people before wiping them out. No, widzisz. Even so, I did my best. I made you strong enough to achieve your destiny, but with a weakness I could exploit. I thought I anticipated everything, but you proved me wrong. Kaz niesmaczona mina. Czy po raz ostatni nie wspominasz gwiazdy zarannej swej córki? I swoją drogą ciekawe, czy ten, czy jakbym ją wzięła tutaj, to by ona coś powiedziała na ten temat. Once more you try to restore me. My lost family was just one more tool. If they had ever meant more than that, I would have been present when they fell. That it was Dawnstar only reinforces this truth. I would have recognized her had I cared to. What use are heirs to a god? Ona zasługuje na coś lepszego. Nie mogę na to pozwolić. I killed hundreds of your kind, thousands, just for the chance to become a god. I can't let you live. Now that I am one, I am more than Sanhai ever was. I will undo the damage of his ignorance, force the dead to their rest, and keep the waters flowing. My empire will be ordered, obedient, and neither ghosts nor gods will plague it. Yes, ma. And you are all that stands between me and the new peace. My brother summoned underlings to defeat you. I will create them from the very stone. Uh-oh. Uh-oh. Czemu tak dużo? Ciekawe, czy będę mogła takich pokonać. Wow. Wow. Ale mi życie zżera. O nie! No oczywiście niebo umarł w pierwszej chwili, po prostu. Dobra. Trzeba to załatwić jakoś inaczej. Szkoda, że nie można tego pominąć. Halo. Znaczy to trochę można. Aha, on jest niewrażliwy na to. Oho. Kurde. Dobra, z tym mieczem nie są aż tacy trudni. Ale oczywiście niebo umarł i zostawił mnie tu samą. Hmm.
Ja mogę w ogóle im coś zrobić, tak? Nie. Nie. Nie umieraj. Dobra. Coś tam się udało, ale... Zażarło nas mocno. Oczywiście niebo jest gdzieś bezużyteczne, jak zwykle. W ogóle ci towarzysze są bezużyteczni na tych wyższych poziomach trudności. Ja podziwiam, jak ktoś potrafi to na tym najwyższym przejść. Ja potrafiłam Mass Effecty tak przechodzić, ale Jade Empire w życiu chyba by mi się nie udało. Dodatkowo mało tych wszystkich umiejętności, więc ja nie wiem, jak mi to teraz pójdzie dalej. Mam nadzieję, że mi odnowią to, ale nie jestem tego pewna. Don't underestimate him. Your master is just toying with you. Świetnie, niebo. Nie pouczaj mnie, zginąłeś przed chwilą. A ja muszę z nim pogadać. Nie, jednak mnie cofnęło. An impressive display. Your star shines bright, but it is still trapped within a mortal body. Perhaps a more direct application of my power will show you what you are up against. Nie chcę. Ouch. And just how restrictive your shell truly is. Yes, this will amuse me. Worse than actually dying, seeing death come and being unable to stop it. Okej, gdzie wylądowałam? Physical barriers are no match for those we place in our own minds. My power has encased you in doubt, held you with the weight of your burden. Próbujesz osłabić moje postanowienie, moja wola jest silniejsza. Twoja skradziona moc mnie nie zatrzyma, zwalczę w twój wpływ. You and your followers are playthings. The rest are held just as you are. You are each too weak to match my power. O nie. No. Ukałuk takti ir. Opanir nisa ir pan. Jak miło, dziękuję. What the hell is going on? Yes. Well said. Skierujcie swoje umysły ku mnie, to ja muszę walczyć z San Li. Dodajcie swą siłę do mojej, o. Jej! Dzięki temu mamy tylko jednego przeciwnika. O nie, on jest niewrażliwy. Dobrze, że przynajmniej mogę ogniem strzelać. Nie zbliżysz się do mnie nawet. O nie! Uniknął. No, strzelaj! Dobrze. Amusing, but pointless. My talons are deep within you. Przynajmniej jakoś ciekawa jest ta walka, nie? Z samym mistrzem. O nie, znowu czterech. Przyszli kolejni. Nie, bo ty giniesz co 5 sekund. Leap to your defense, but no matter. The weight of my power will crush you soon enough. Nie masz pojęcia o lojalności, oto twoja słabość. I am with you. We haven't come this far to fail now. We cannot let this stand, not when so much is at stake. Yay. I stand with you. We will not fall just yet. Kolejna walka z duchem. To jest w sumie zabawne.
Umarł. Hej. Your efforts are meaningless. Do you think to counter my influence by yourself? A god holds you. Taki trochę upośledzony Bóg, bo już ci zniszczyłam wodną smoczycę. Nie możesz się już ładować od niej. Su przyszedł. I have moved with you, hidden, trying to keep focus. I give you all that I am, all that I was. Restore what has been corrupted. O, dziękuję, Su. Zniszczył to. Wrócimy z kamienia. Jej. Teraz chyba będzie sama walka z mistrzem. You are far too resistant to it. The loyalty you inspire is also tiresome, but I respect it. You have truly become a spirit monk. In another time, I would be proud of your ability. Byłeś wspaniałym nauczycielem. Strawiłeś swe umiejętności na złe ambicje. Moje umiejętności są wielkie pomimo twoich starań, a nie dzięki nim. Czy to teraz będziesz mi proponować, bym się do ciebie przyłączyła? Odpowiem ci pięściami. I am not satisfied with helping others surpass me. I quickly tired of elevating my brother, and I will not learn to serve you. I see now that the water dragon's power is the prize, not the means to victory. No matter what I expend, while you live, you will resist. That is your role. It is the celestial bureaucracy attempting to restore balance. We must bring the fight back down to earth, unless you are made to see reason. Nie będzie żadnych umów. Skończmy to. Mistrz przeciw uczennicy. Wydaje mi się, że albo tutaj, albo w kolejnej sekwencji jest możliwość wyboru właśnie. To znaczy, możemy w ogóle uniknąć walki z mistrzem Li w tym momencie i właśnie posłuchać jego propozycji, tylko nie jestem pewna, czy jak się zgodzę na to słuchanie, to czy granie zdecyduje, że już podjęłam decyzję i faktycznie się zgodzę na tą umowę, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy potem jest jeszcze jakiś inny wybór. Więc wolałabym z tym nie ryzykować, to możemy sprawdzić najwyżej w tym bonusie. Natomiast właśnie tutaj jest taka możliwość, że on nam zaproponuje coś i będziemy mieli inne zakończenie zupełnie od tego, które jest powiedzmy przeznaczone dla tej postaci, którą idziemy właśnie tą otwartą dłonią, taką dobrą, dobroduszną i współczującą. Więc ja jakby nie będę się na to nawet zgadzać, ale no ale można mieć właśnie takie inne zakończenie jeszcze odnośnie jakby nie wiem, to jest takie zakończenie pomiędzy chyba dobrem a złem, chociaż moim zdaniem i tak jest złe to zakończenie, no ale jest takie jeszcze, także no, tak to wygląda w kwestii zakończeń i już chyba więcej możliwości nie ma. No szkoda jest taka, że praktycznie nieważne jaką postacią gramy tak do końca, nieważne są wszystkie wybory podczas gry, tylko na to zakończenie wpływają tylko i wyłącznie te decyzje, które podejmiemy w tym rozdziale. Natomiast w całej poprzedniej części zupełnie nie, także to jest trochę smutne, ale no chyba we wszystkich to trudno mi powiedzieć, ale w większości gier od BioWare to tak trochę było. Mam wrażenie, że się że nie miało wpływu jakby cała gra, tylko jakby końcowe decyzje. No ale cóż, tak to jest. Dobra.
Nie będzie żadnych umów. Skończmy to. Mistrz przeciw uczennic. No great waves of energy, no demons from the walls. Skill versus skill, master versus student, as you said. Tak, super. Tylko... I expect you have corrected the flaw in your style. Nie wiem. Beyond the basics, I also taught you focus. Match me if you can. Boję się trochę. O, dobrze, że się zapisało. Okej. O nie! Nie, 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 nie. Bo on tu... O, nie, 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 no, 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 no. Proszę mnie tu nie rzucać jakimiś dziwnymi rzeczami. O, dobra, uff. Hey. You surprise me yet again. I'm a better teacher than I thought. No cóż. Sorry. Wybacz. O, umarł. No mi ślinie jest chyba taki ciężki do pokonania. Mam wrażenie, że ten poprzedni cesarz był dużo cięższy do pokonania niż on. Bo tamten zmieniał formy i w ogóle i style walki, a ten w ogóle nie zmieniał. Ale patrzcie, jak wszystkie dusze wracają na swoją ścieżkę, jakby z takie... Dobre zakończenie. Ale ma kwaśną minę. Księżniczka, jak ładnie ubrana. Jej. Gratulacje! Udało ci się odblokować tryb Jedi-towego mistrza. Na ekranie wyboru postaci na początku kampanii pojawi się teraz opcja mistrz. Super. Dzięki, ale nie mam zamiaru grać. Ale tak, koniec. Niebo. Gildia wkrótce po śmierci swojego przywódcy Gao Większego szybko znalazła sobie nowego wodza, a jej uwaga odwróciła się od handlu niewolnikami. Niebo od razu zaprzeczał, że brał w czymś takim udział, a pomimo podejrzeń większość ludzi zgadzała się, że tylko pewna kobieta mogła znać całą prawdę. Jedną sprawę Niebo zawsze stawiał jasno. Urocza Kasumi była obiektem jego dozgonnej miłości. Wyczyny tej dwójki i ich przywiązanie do siebie były legendarne. Jak to się często dzieje, legendy zaczynają przerastać ludzi i para ta po cichu usunęła się z centrum zainteresowania. Mało kto wie, gdzie są teraz, ale na polach w pobliżu lądowiska Tiena jest mały, nieoznaczony grób, na którym raz do roku bez wyjątku pojawiają się kwiaty. No proszę... Gwiazda ranna. Ej, to jest fajne, w sumie nie pamiętałam, że to jest. Teraz nam pokazują wszystkie te postaci, co się z nimi stało.
Klęska Sanli była znakiem nowego początku dla Jadejtowego Cesarstwa i osobistego przebudzenia dla Gwiazdy Zarannej. Pomimo, że utraciła mistrza, którego jak się okazało naprawdę nie znała, po przywróceniu naturalnego ładu cesarstwo wydawało się jej pełne możliwości. Widziała serce ojczyzny pogrążone w zawierusze, więc wróciła po swoich śladach, zastępując wspomnienia związane ze zniszczeniem widokiem odradzającego się kraju. Wkrótce znalazła się z powrotem w ruinach dwóch rzek. Było to dla niej bolesne doświadczenie, ale pocieszała się tym, że nie brakuje tutaj ryb, a ziemia pozostała żyzna i z czasem pojawią się nowi osadnicy. W swoim ogrodzie na nowo zasadziła kwiaty, po jednym na każdego z utraconych przyjaciół i po raz kolejny wyruszyła w drogę po cesarstwie. No proszę, czyli Gwiazda Zaranna wzięła się za podróże. Myślałam, że wróciła do dwóch rzek i zaczęła uczyć sztuk walki, no, ale jednak nie. Jedwabna lisica. Chociaż czyny jej ojca i wuja podkopały wiarygodność całej rodziny, księżniczka San Lian zyskała w wyniku tych przykrych wydarzeń wiarygodność, która umocniła jej prawa do tronu. Stało się tak w niemałej części dzięki temu, że urocza Kasumi była zawsze blisko niej i miała jej pełne poparcie przez cały czas. Rządy cesarzowej San Lian przyniosły Jadejtowemu Cesarstwu nowy złoty wiek, który miał nigdy się nie skończyć. No, proszę, nigdy nie mów nigdy. Ale cieszymy się, że Jedwabna Lisica znalazła swoje miejsce. O właśnie, Pantoflarz Ho. Żona Pantoflarza Ho w końcu go znalazła i zabrała do domu, by wiódł nadal prosty żywot mistrza piekarskiego. Kilka lat później po raz pierwszy został ojcem. Chociaż spłodzenie siedmioraczków, o mój Boże, przez osobę w jego wieku nie jest rzeczą zupełnie niespotykaną, przyjście na świat siedmiu córek naraz to już dość osobliwy przypadek, o mój Boże. Niedługo później Ho poważnie zaniemógł, gdy przypadkowo zjadł bułkę, którą miał dać żonie. Żona zgromadziła wokół jego łóżka całą swoją rodzinę na czas choroby. Ho wyzdrowiał szybciej niż można było się spodziewać, a ponieważ rozniosły się opowieści o jego trującej bułce, musiał zakończyć swoją karierę piekarza. Został doręczycielem, który dostarcza przesyłki na terenie całego cesarstwa. Nie wrócił jeszcze ze swego pierwszego kursu. O nie! O Boże, to jest okrutne. Biedny Ho. Swoją drogą, jeszcze tak gwoli ścisłości, to ja ogólnie bardzo lubię, jak w grach robią właśnie coś takiego, że mamy okazję dowiedzieć się, co stało się z poszczególnymi postaciami, do których się przywiązaliśmy podczas całej przygody, co się z nimi dzieje dalej, właściwie po zakończeniu całej historii, całej tej przygody. To jest takie niesamowicie fajne i tak rzadko niestety w grach jest wykorzystywane, bo przypuszczam, że dlatego, że twórcy chcą zostawić taką furtkę na domysły, żeby sobie ludzie wyobrażali sami, co się stało z tymi postaciami. A ja lubię, wiecie, się dowiedzieć tak właśnie, chociażby w ten sposób, albo w jakiejś formie filmików, co się stało z tymi postaciami, bo to jest takie fajne, miłe, nie wiem, ciekawe dla mnie. Lubię takie rzeczy bardzo. Dziki kwiat. Spełniła się wola niebios. Serce wodnej smoczycy zostało odtworzone, a jej dusza odrodziła się na nowo. O, no proszę. W niebiosach przywrócona została równowaga, a Jadejtowe Cesarstwo przetrwało. Zwolniony ze swych obowiązków strażnik niebiańskich wód, Czajka, powrócił do nieba. O, biedna dziewczynka w sumie. Bo ona się tak przyzwyczaiła do tego, nie? Dziki kwiat, dziewczynka, z którą Czajka był związany, otrzymała w podzięce za zasługi dla niebios podarunek najcenniejszy ze wszystkich. Nowe życie, które mogła przeżyć tak, jak chciała. O, to takie miłe. Kang. Gdy San Li został pokonany, urządzenia Kanga Szalonego wreszcie zaczęły się cieszyć powszechnym uznaniem. Nie trwało to jednak długo. Gdy w cesarstwie znowu zapanował pokój, maszyny Kanga ponownie zostały uznane za największe zagrożenie dla wspólnego dobra. Jego latawce stały się szybsze i trwalsze, a przyczyną tego był z pewnością wściekły tłum, rzucający coraz większymi kamieniami. Gdy widziano go po raz ostatni, Kang wsiadał do urządzenia o niepokojąco wątłej konstrukcji, które nazwał niebiańskim krzesłem rakietowym. Chociaż zdołał uciec przed wściekłym tłumem, po starcie nowej machiny pozostał krater, a ucieczka Kanga okazała się chyba nieco bardziej ostateczna niż planował. O mój Boże, czy on umarł? Niemniej jednak w każdą rocznicę ich zwycięstwa urocza Kasumi znajdowała przed swoimi drzwiami nową fantastyczną maszynę, która pojawiła się jak gdyby znikąd. Aha, może upozorował swoje samobójstwo.
W sumie trochę smutne, że Kang na tym wyszedł tak źle, na tym całym moim zwycięstwie. No, ale cóż. Czarny Wicher przyjął propozycję pracy jako łowca demonów w niebiańskiej biurokracji, ale związana z tym robota papierkowa frustrowała go tak bardzo, że poddał się i wyruszył w kierunku tajemniczego wschodu. Niedługo później w cesarstwie pojawiło się mnóstwo obcokrajowców, a wielu z nich nie posiadało kończyn i innych części ciała. Okej. Okay. Czarny Wicher powrócił do Jadajtowego Cesarstwa kilka lat później, ale tym razem przybył z zachodu. Nie mógł wyjaśnić, jak to zrobił, ale był jedyną osobą, której nie dziwił fakt, że dotarł do miejsca, z którego wyruszył. Wyrażając nienawiść do ludzi, którzy nie potrafią zrobić czarki porządnego wina, Czarny Wicher poprzysiągł, że nigdy już nie opuści Jadajtowego Cesarstwa. Tydzień później ogarnęła go nuda i ruszył na północ. I pewnie wrócił z południa. O Boże. Szalony człowiek. O Boże, Sir Roderick. To ten gość. Ten z którym walczyliśmy w cesarstwie, w tych ogrodach. Sir, chyba. Sir Roderick Alphonse von Makapupki, zwany wspaniałym bankartem, opuścił Jadajtowe Cesarstwo jako człowiek, w którym duch upadł. Jego umiejętności zawiodły go w najważniejszym momencie i nie mógł przełknąć porażki pomimo swych wielkich możliwości. Na pewno nie przegrał z tak wielkim kretesem, jak mu się wydawało, ale na pewno było jakieś wyjaśnienie. Na pewno było jeszcze wiele rzeczy, których mógł nauczyć tę barbarzyńską krainę. Po głębokim namyśle zamienił ostatnią parę pludrów na bilet na kwitnący wschód i wybrał się w długą drogę do domu. Powiadają, że w końcu odnalazł fontannę dobrego wychowania i teraz nie sposób go urazić. Możliwe też, że Czarny Wicher przypadkowo skrócił go o głowę. O nie, trudno powiedzieć, ludzie przestali się nim interesować. A co tyczy się Percivala, to zmęczyło go, że wszyscy wołają na niego Shirley i wrócił do swojej wioski. Okej. Okay. Interesujące. O, koniec historii. O, teraz mamy napisy. O, no cóż, to w takim razie kończymy naszą przygodę z Jadajtowym Cesarstwem. Ja tak jak mówiłam, dogram jeszcze taki dodatkowy odcinek z tymi innymi zakończeniami, jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć, bo moim zdaniem w sumie są dosyć ciekawe. Ja pamiętam, że jak grałam pierwszy raz, to właśnie jak skończyłam grę, to sobie je przeglądałam, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Potem pamiętam, że grałam trochę złą postacią, ale tą złą postacią nie przeszłam zbyt dużo, także... No, trochę mi ciężko idzie granie w ogóle złymi postaciami. Aczkolwiek udało mi się w miarę przejść Mass Effecta też złą postacią, więc to chyba jedyna gra, w której grałam też złą postacią i przeszłam ją do końca. Jakoś tak za bardzo jestem współczująca w tej kwestii. No, ciężko się trochę gra. Aczkolwiek tutaj granie złą postacią jest dosyć zabawne w sumie, bo te dialogi są takie... Czasami są wredne totalnie, ale czasami są dosyć zabawne i w sumie można by było się pobawić. No ale dobrze, ja sobie jeszcze pogadam trochę. Nie wiem, czy ten... Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to sama gra w sobie, jeśli chodzi o fabułę, no bardzo mi się podobała. Jest to moim zdaniem jedna z tych niedocenionych produkcji, które na początku miały trochę rozgłosu, ale w sumie bardzo szybko ten rozgłos minął, bo pamiętam, że gdzieś przeczytałam o tej grze w jednym chyba czasopiśmie, a potem już ona zniknęła i nigdzie się nie pojawiała i ludzie o niej nie mówili i czułam się trochę tak, jakbym tylko ja w nią grała. Czasami, także... Także wydaje mi się, że została trochę niedoceniona. A fabularnie wyglądała naprawdę fajnie. Przede wszystkim miała super klimat, który... no, jednak jest dosyć mało spotykany, bo taki azjatycki, typowo ze sztukami walki i w ogóle... tak nagle muzyka się urwała. Ale dobra, wróciliśmy do menu.
Także, no moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. W dodatku menu się zmieniało też z każdą lokalizacją, tego wam nie pokazywałam. Teraz mamy Lament na przykład, ale no z każdą lokalizacją trochę się zmieniało menu, to też było bardzo fajne. Ale ogólnie rzecz biorąc, no tak jak mówię, fabularnie przedstawia się bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Plot twist na koniec jest dla mnie bardzo ciekawy, intrygujący i taki zaskakujący, bo ja od samego początku się nie spodziewałam czegoś takiego, takiego zakończenia i moim zdaniem bardzo fajnie to poprowadzili, że praktycznie nie dało się... No tak zapominam, że tutaj się te filmiki włączają. Także, że od samego początku praktycznie nie da się domyślić, że z naszym mistrzem jest coś nie tak. Tylko on wydaje się taki miły i w porządku, że bardzo dobrze zostało ukryte jego pochodzenie. Więc moim zdaniem bardzo fajnie to wyglądało. Lokacje są prześliczne, wszystkie miejsca, które odwiedzamy. Zarówno te takie, powiedzmy, bardziej fantastyczne, jak jakieś takie miejsca z duchami, czy to miejsce, gdzie my trafiliśmy po śmierci. No, wszystkie są takie magiczne i bardzo ładnie zrobione. Zresztą moim zdaniem ta gra zestarzała się nawet całkiem ładnie. Co prawda, przerywniki filmowe straciły bardzo na jakości i widać to niestety mocno, ale mimo wszystko no, wygląda to całkiem spoko, jeszcze da się na to patrzeć, przynajmniej moim zdaniem, bo pewnie niektórzy, którzy lubią właśnie nowoczesne gry, no to już będą kręcić nosem trochę na takie coś, ale no mi to jeszcze nie przeszkadza. Znaczy, mi nie przeszkadza ogólnie dużo rzeczy w starym stylu, także nie wiem, musiałoby naprawdę źle to wyglądać, żebym marudziła na to. Wszelkie zadania były ciekawe, szkoda tylko, że było w sumie dosyć mało zadań pobocznych, biorąc pod uwagę wszystkie lokacje i wszystkie rozdziały. Niestety jakby tylko w jednym tym cesarskim mieście było tak najwięcej tych zadań pobocznych chyba. Natomiast cała reszta gry została trochę tak potraktowana bardziej po macoszemu, bardziej skupiała się na głównym wątku niż na zadaniach pobocznych. To w sumie trochę szkoda. I w lądowisku Tieno jeszcze było sporo zadań. Ale tak to praktycznie wszędzie indziej było tego trochę mało. Fajnie w sumie, że była ta minigierka z tym lataniem, aczkolwiek no nie do końca mi to przypadło do gustu osobiście i raczej wolałabym, żeby tego nie było. No ale w ostateczności jest to jakieś urozmaicenie i tutaj sobie zresztą można zagrać w te minigry. Tylko, że no ja ich nie przeszłam, dlatego tutaj ich nie ma wszystkich dostępnych. Także musiałabym je przejść, żeby się tutaj pojawiły. Rozwój postaci jest fajny. Fajne są te wszystkie techniki, których się możemy nauczyć, wszystkie te style walki. To każda postać zresztą, która do nas dołącza do grupy, też jest w jakiś tam sposób inna. Każda przedstawia inny charakter i fajnie to widać podczas rozmów z tymi postaciami. To wygląda naprawdę fajnie. Ale do tego to myślę, że BioWare miało smykałkę przynajmniej kiedyś. Bo w Mass Effectie też to fajnie wyglądało, w sensie każda postać tam też miała swój fajny charakter i fajnie się jakby z nimi rozmawiało, dowiadywało się o nich różnych rzeczy, także no to naprawdę mi się podobało. No walki tutaj są trochę ciężkie, trochę bardziej... Znaczy ja po prostu nie umiem za bardzo tutaj walczyć. Umówmy się, ja nie potrafię w tej grze dobrze walczyć. Poza tym sterowanie tutaj bywa trochę toporne. Cele, zmienianie celi jest trochę... W ogóle sterowanie w tej grze jest trochę takie dziwne i czasami ciężkie i nieporęczne. Zmiana stylów, brak pauzy, która by umożliwiała zmianę stylów, tak jak na przykład potem wyglądało w Mass Effectie, kiedy trzeba było zmieniać albo użyć mocy jakichś konkretnych.
to też to wyglądało inaczej, była ta aktywna pauza, z której można było korzystać. Tutaj niestety tego nie ma, przez co bardzo ciężko mi się w to grało, jakby podczas samych walk i nigdy się tego nie nauczyłam, jak widać. No, także to jest takie nieporęczne dla mnie bardzo. No, ale poza tym to nie było tak źle. Fajnie, że było kilka takich pseudo zagadek, czy tam powiedzmy, w sumie najwięcej to w tych dwóch rzekach tam było trochę tych rzeczy, żeby sobie ogarnąć jakieś takie dodatkowe, nie wiem, tam style czy techniki dostać, to było całkiem fajne. No i muzyka to po prostu majstersztyk. Soundtrack z tej gry towarzyszył mi bardzo długo po przejściu po raz pierwszy. Miałam go na płycie, bo razem z edycją specjalną właśnie dostałam i bardzo długo słuchałam tej melodii, zwłaszcza tej melodii z głównego motywu. To było takie epickie. Zresztą nadal jest, to jest tak epickie. Tak po prostu idealnie, nie wiem, wpasowuje się w klimat i przenosi go do nas, że po prostu eksploduje epickością, moim zdaniem. Że w rzadko której grze jest taki motyw, który by mi tak zapadał w pamięć, jak właśnie w Jade Empire. to jest niesamowite. No, także myślę, że tak ogólnie. Graficznie też przedstawia się całkiem ładnie. Znaczy postacie są nawet całkiem ładnie zanimowane, nawet zrobione. Co prawda wyglądają tak jakby, nie wiem, miały trochę za szerokie ramiona, zwłaszcza kobiety, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. I czasami robią dziwne miny, ale przynajmniej je robią, a jak nie jak w niektórych grach, że praktycznie postać jest, ma kamienną twarz i nic sobą nie reprezentuje, że tak powiem. Więc no, przynajmniej coś tam robią z tą twarzą. No jeśli chodzi o takie minusy, to właśnie to toporne sterowanie, trochę trudne wybieranie tych stylów podczas walki. Mało questów pobocznych mimo wszystko, bo są gry bardziej rozbudowane pod tym względem. I takie trochę nierównomierne rozłożenie tego. Mogłoby być trochę więcej zagadek, moim skromnym zdaniem, bo ja lubię zagadki. I szkoda bardzo, że ścieżka, jaką idziemy, nie wpływa na zakończenie gry, w sensie zakończenie wybieramy dopiero w ostatnim rozdziale, a tak to tak naprawdę możemy grać jakkolwiek chcemy. Tak naprawdę moglibyśmy grać zarówno postacią złą i dobrą, chociaż nie dostalibyśmy wielu bonusów podczas całej rozgrywki, ale wiecie, ale no nie miałoby to wpływu na zakończenie. No. Dobra, więc myślę, że to by było na tyle z mojej strony. Przepraszam, że tyle gadam, ale to jest gra, w której po prostu no, jest dużo gadania. Ja osobiście oceniłabym ją tak na 8 na 10. Moim zdaniem jest to bardzo dobra gra, bardzo fajna, bardzo ciekawa, interesująca. I w dodatku fajnie można ją teraz gdzieś dorwać, gdzieś tam na GOG-u, czy w jakichś innych platformach i będzie ona działać na najnowszych systemach, bo ja niestety miałam jeszcze tą wersję premierową, ale niestety ta premierowa już nie poszła na Windows 10, także musiałam sobie sprawić z GOG-a, ale nie żałuję, bo działa to bardzo dobrze. Czasami są jakieś błędy drobne, ale wydaje mi się, że nie przeszkadza to tak bardzo w rozgrywce i wszystko działa super. No, także to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, jeśli przetrwaliście całą serię z Jade Empire. Gratuluję, dostajecie achievement mniej dusz. Niech będzie. I cóż, i jeszcze, tak jak mówiłam, dogram Wam ten bonusowy odcinek, w którym pokażę Wam jeszcze te dwa inne zakończenia powycinam, tak żeby było je widać. Tak dla ciekawostki i w sumie to tyle. Także jeszcze raz dziękuję. Życzę Wam miłego, nie wiem, wieczoru, dnia, kiedy to oglądacie. I usłyszymy się w jakichś nowych seriach. Także trzymajcie się cieplutko i pa, pa.